Przez 6 dni sierpnia w Bielawie odbywały się młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Warcabach. Udział w nich wzięło ponad 200 zawodników z 16 państw. Nasz kraj reprezentowała silna grupa, jednak nikomu nie udało się zdobyć wyróżnienia. Natomiast wśród najlepszych zawodników przodowali Rosjanie. Niestety Polska nie ma medalu. Tutaj Rosja zdominowała pierwsze miejsce, drużynowo zdobyła. No ale myślę, że organizacyjnie wyszło to bardzo fajnie. Dostaliśmy różne podziękowania, słowa uznania z Polskiej Federacji, z Polskiego Związku Warcabowego, ze Światowej Federacji. Rosjanie pracują systematycznie u siebie. Jest to u nich ósmy co do popularności sport. U nas ten sport nie ma takiej popularności, ale już uruchomiliśmy pewne sprawy, które powinny w przyszłości nam pomóc, a więc psychologa mamy reprezentacji, pani Ania Salija-Szyszka, która ma tutaj prywatną przechodnię, współpracuje ze związkiem już w temacie psychologii. Mamy kartoteki zawodników, dokładne podsumowania mistrzostw. Będziemy przeprowadzać szkolenia, no i mam nadzieję, że w przyszłości będzie lepiej. Pod względem sportowym no nie jesteśmy do końca zadowoleni. Przeżywamy, no szczególnie Marka Barabasza, który cały turniej, no był taki moment, gdzie już w duchu kibice widzieliśmy go nawet na najwyższym stopniu podium, ale to jest sport, niestety. Nie wytrzymał w ostatniej partii, przegrał, bardzo to przeżywamy, także niestety sportowo no jesteśmy na tarczy. Nie mamy żadnego medalu, także no, nie spodziewaliśmy się ich zbyt wielu, ale jednak na 1-2 żeśmy liczyli. Organizacja tego rodzaju zmagań była nie lada wyzwaniem dla osób związanych ze światem sportu i tej dyscypliny, bo jak wiadomo, ocenie poddane zostały nie tylko same zawody, ale i wydarzenia im towarzyszące. To był fantastyczny turniej trwający cały tydzień. Może nie jest to zbyt długo, jednak jestem zadowolony, że mogłem zobaczyć blisko 200 młodych ludzi, którzy naprawdę grają. W pełnym skupieniu, prawdziwym skoncentrowaniu i to jest świetne, że w jednym miejscu spotyka się tak wiele młodych osób, by pograć w Warcaby. Są zachwyceni Bielawą i na przykład tutaj ze strony Holendrów, ze strony Federacji takie informacje, że chcieliby przyjechać na taki dłuższy wypoczynek tutaj do Bielawy. Także bardzo pozytywne opinie tutaj są o hotelach, o mieście. Byli na wieży, zwiedzali wieże, byli na pływalni. Także dosyć fajne takie opinie tutaj krążą. Śmiało bym to porównał z Mistrzostwami Świata. Organizacyjnie wygraliśmy imprezę. Światowa Federacja Warcabowa proponuje nam organizację w przyszłym roku nowej imprezy, która została zatwierdzona tu na posiedzeniu Zarządu Światowej Federacji Warcabowej, Mistrzostwa Świata Szkół. Organizacyjnie ja tu jestem gościem, chociaż wobec gości zagranicznych jestem też gospodarzem. Dopiero co skończyliśmy posiedzenie zarządu FMJD, no wszyscy są pod wrażeniem. To nie są żadne no, tak zwane dyżurne komplementy, tylko po prostu prawda. Bielawa stanęła na wysokości zadania. Postawiła poprzeczkę bardzo wysoko. Niech się martwią organizatorzy przyszłych Mistrzostw Europy, czy są w stanie dorównać Bielawie. Jeśli zrobią imprezę w 60%, tak jak Państwo, żeście to zrobili w Bielawie, to wszyscy będą ich chwalić, że zrobili bardzo dobrą imprezę. Zapytaliśmy prezesa Polskiego Związku Warcabowego Jacka Pawlickiego, czemu akurat naszej reprezentacji nie udało się wywalczyć medalu, natomiast Rosjanie pokonali wszystkich zawodników. Jest pewne status quo, ono jest naturalną konsekwencją tego, jaka jest pozycja warcabów w poszczególnych krajach, gdzie jest to na poziomie amatorskim, to może źle powiedziane, ale gdzie na przykład trenerzy muszą dzielić swoją pracę trenerską z innymi obowiązkami, nie mogą się na tym skupić całkowicie. Tam, gdzie jest system, gdzie są grupy trenerów, którzy pracują na etatach, tak jak Rosjanie, tu przyjechali trenerzy, dla których to jest zawód. A w innych krajach jest tak, że są ludzie na urlopie. Nasi trenerzy, którzy są z kadrą, też oni wracają do swoich normalnych zajęć niestety. Nie mogą się w pełni poświęcić. Jak Państwo wiecie, Warcaby według Ministerstwa Sportu są pod kategorią, jeśli chodzi o dyscypliny sportowe. W tym roku Ministerstwo Sportu zaplanowało, bo nie wiadomo, czy tyle otrzymamy na nasze przedsięwzięcia, oszałamiającą kwotę jak na 40-milionowy kraj, 35 tysięcy złotych. Ministerstwo zapowiedziało, że w przyszłym roku nie dostaniemy ani złotówki z budżetu centralnego. Także jak tu się porównywać z krajami, jak możemy walczyć z krajami, gdzie jest cały system, gdzie są ludzie, którzy się temu mogą poświęcić. My naprawdę nie chcemy wiele. Dać nam przeżyć i naprawdę nawet z niewielkimi środkami potrafimy zrobić dużo.
dużo, bo my medali osiągnięć mamy dużo. Jak na taki poziom wsparcia, naprawdę radzimy sobie. Jak zdradził nam trener Stanisław Urbanek, jest pomysł, aby w 2015 roku w Bielawie zorganizować Mistrzostwa Świata w Warcabach w tej samej formule jak tegoroczne zmagania europejskie.